się Iwonka Blecharczyk, wiecie? Ale nie tak jak myślicie, świntuchy. Śniło mi się, że z Iwonką Blecharczyk, którą serdecznie pozdrawiam, pracowałem w jednej firmie. I że najpierw był tam jakiś remont. A potem szef zrobił jakiegoś grilla firmowego. Były grillowane oscypki. Kurde, wiecie, jak mi się chce grillowanego oscypka? No. No i siedziałem sobie z nim, gadałem i pytałem się, dlaczego do tej firmy przyszła. I w ogóle ona powiedziała, że przez przypadek, bo najpierw miała zostać współreżyserem jakiegoś programu, a potem wspólnie śmialiśmy się nad głupotą po prostu w polskich srakersach. Ale nie o tym chciałem z wami mówić. No to o czym ja chcę z wami pogadać? Otóż jest w tej naszej małej, satanistycznej rodzince parę osób, które się ucieszy. O co chodzi? Chodzi o to, że wśród moich widzów jest taka grupka ludzi, którzy mają ogromny ból dupy o to, że ktoś chce na przykład na YouTubie coś sobie zarobić. No mam dla tych ludzi dzisiaj zajebistą wiadomość. Otóż YouTube wprowadza nowe reguły gry. I to jest przepierdolone dla małych kanałów. Umówmy się, tak? To jest nie w porządku. Bo nowa zasada jest taka, że jeżeli ktoś w ciągu roku nie uzbiera 1000 widzów i nie będzie miał oglądalności na wysokości, na poziomie 4000 godzin, no ten niestety nie będzie mógł dostawać pieniążków za wyświetlanie reklam. Co to znaczy dla mnie? Dla mnie znaczy to całe gówno do tej pory zarobiłem, powiedzmy sobie otwarcie. Do tej pory cały czas wychodziłem z założenia, że ja te pieniądze, które zarobię na YouTubie, chcę sobie zainwestować w sprzęt, żeby móc ewentualnie, bo mój stary sprzęt niestety zaczyna już trochę szwankować. Więc co to znaczy dla mnie? Znaczy to dla mnie tylko tyle, że ja na YouTubie wtedy w tej chwili nie będę zarabiał w ogóle. Po prostu. Co to oznacza dla was? Dla was to oznacza, że będziecie dostawać reklamy od YouTube'a. I to YouTube będzie na was zarabiał. Także super, cieszcie się hejterzy. Będą zarabiać na was ludzie, którzy w ogóle nie przyłożyli się do produkcji tych filmów. To co ja robię, ja wkładam w to jakąś pracę. Ja to muszę zmontować, ja to muszę opracować, tak? Korektę barwną założyć i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam tłumaczył, bo ci co nie chcą i tak nie zrozumieją. Oznacza to, że będę robił to za zupełne, pocałuj mnie w dupę. I jeszcze zaraz pewnie jakiś głupi hejter się ucieszy. Trochę mnie to wkurwiło, powiem wam szczerze. Ja nie zakładałem tego kanału po to, żeby na nim zarabiać, żeby sobie do pensji dorobić, tak? Nie. Generalnie chcę to robić dla przyjemności, ale żeby móc pewne rzeczy poprawiać i robić, no to trzeba dokupić jakiś nowy sprzęt, nowy statyw, cokolwiek, tak? W tym celu miały być te pieniądze z YouTube'a. Nie będzie ich. Nie będzie ich, nie będzie poprawy sprzętu. Nic. Także, drodzy hejterzy, cieszcie się. To jest wasz dzień. Wasza chwila prawdy. Zwyciężyliście. No co, no ci, którzy będą chcieli się dołożyć do tego, żeby filmy powstawały w jakiejś lepszej jakości, żeby kupować jakiś lepszy sprzęt, który nie był wymieniany już od 3 lat. No co, zostaje Patronite, tak? Zostaje Patronite. Link jest na dole, jeżeli to kogoś w ogóle interesuje. No i tyle, no. Także pozdrowienia z darmowej trackerskiej kajuty. Zdrawiam.